Cześć, tu Pani AGD. Witam Was serdecznie po raz pierwszy w nowym roku i przy okazji chciałabym Wam złożyć serdeczne życzenia na ten nowy rok. Oby był lepszy niż poprzedni, żebyście byli zdrowi, żebyście mogli realizować swoje marzenia. Ale jak już jesteśmy przy okazji marzeń, to chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, że subskrybujecie mój kanał, lajkujecie, komentujecie moje filmy, bo to właśnie dzięki Wam mogę realizować swoje marzenie, jakim jest prowadzenie tego kanału. W dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić takie podsumowanie ubiegłego roku, czyli wskazać Wam produkty, które według mnie powinny się znaleźć na podium ze względu na funkcjonalność, jakość czy wzornictwo. Zainteresowani? No to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zacznę w sposób nietypowy, a mianowicie od razu zdradzę Wam, jakie urządzenie skradło moje serce i zajmuje numer 1 na podium. Jest to filtr do wody Cleone, który filtruje kranówkę i wzbogaca ją o minerały, czyli o wapń i magnez. Dlaczego akurat to urządzenie? Dlatego, że jego zalety odczuwam właściwie non-stop, tak? Kiedy gotuję, kiedy robię herbatę, kiedy nalewam wodę do ekspresu, kiedy nalewam wodę do nawilżacza. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób dbam o swoje zdrowie, tak? Pijąc czystą wodę, ale też dbam o urządzenia, bo stosując właśnie przefiltrowaną wodę, nie muszę stosować filtra w ekspresie do kawy, nie muszę odkamieniać nawilżacza czy żelazka, dlatego że mam tam właśnie miękką wodę. Dbam w ten sposób również o kwiaty, które nie lubią chlorowanej wody i podlewam właśnie je wodą przefiltrowaną. Dzięki filtrowi Cleone nie muszę też kupować wody butelkowanej, także oszczędzam nie tylko swój portfel, ale również środowisko. Wiem, że inwestycja w filtr Cleone to nie jest tania inwestycja, bo on kosztuje około 6,5 tysiąca złotych, niemniej jednak w 4-osobowej rodzinie, która do tej pory piła wodę butelkowaną, jeżeli przestawicie się na filtr Cleone, to ta inwestycja zwróci Wam się spokojnie w ciągu 2-3 lat. Jako dodatkowy argument powiem Wam również to, że woda z filtra Cleone jest naprawdę pyszna i przygotowywane na niej potrawy mają zdecydowanie lepszy smak. Świetnie różnicę w jakości ilustruje właśnie to nagranie. Zobaczcie, po lewej stronie mamy herbatę zaparzoną przy pomocy kranówki. Po godzinie bardziej przypomina kawę niż herbatę i ma taki paskudny osad. A po prawej stronie jest herbata zrobiona na bazie właśnie filtrowanej wody i ona nadal jest bursztynowa. Jeżeli jesteście fanami wody gazowanej, tak jak ja, to zrozumiecie, dlaczego numer 2 na moim podium zajmuje SodaStream. To właśnie dzięki SodaStream przestałam kupować wodę, którą uwielbiałam, Muszyniankę, i na nowo przyzwyczaiłam się do wody gazowanej w sposób domowy, czyli przefiltrowana przez filtr Cleone, a potem gazowana dzięki SodaStream. I to rozwiązanie pokochałam i korzystam z niego codziennie, dlatego właśnie to urządzenie znalazło się na podium. Koszt takiego urządzenia jest niewielki, zaczyna się od 250 zł, a wymiana samego naboju to koszt poniżej 50 zł. Pojawienie się tych dwóch produktów, czyli filtra do wody Cleone oraz SodaStream, radykalnie zmieniło nasze nawyki, czyli przestaliśmy nie tylko kupować tą wodę, ale też ją właśnie dźwigać, ale też produkować całą masę śmieci i też świadomie wychodząc z domu zabieramy czystą wodę w bidonach, czyli przestaliśmy też kupować wodę na mieście, będąc poza domem. Na pozycji numer 3 umieściłam kilka produktów ex aequo, bo są to produkty, których właśnie jakość, funkcjonalność przewyższa produkty, które aktualnie posiadam. I jest to odkurzacz Samsung Jet z linii Bespoke, jest to suszarka marki Electrolux z linii 900 z czujnikiem 3D Sense i na pewno jest to ekspres DeLonghi Eletta Explore. Dlaczego? Już opowiadam. Eletta Explore, dlatego że to jest ekspres, który oferuje 40 napojów, zarówno ciepłych, jak i zimnych. I to właśnie tymi zimnymi kawami rozkoszowałam się całe lato i uwielbiam ten ekspres za te zimne kawy, bo naprawdę one smakują zupełnie inaczej niż te, które robię sobie właśnie z mojego starego ekspresu. Dlatego ten ekspres na pewno stanąłby na moim blacie kuchennym, gdybym nie posiadała już innego. A jeżeli będziemy sobie chcieli przygotować kawę na zimno, to wymieniamy czarną karawkę na białą. Tutaj ekspres ma opracowaną taką specjalną formułę, a mianowicie parzy kawę w temperaturze 75 stopni, następnie spienia mleko na puszystą pianę w temperaturze 20 stopni, po czym dorzucamy tam kostki lodu, które zostały zrobione w zamrażarce w temperaturze minus 18 stopni. I ta receptura pozwala zachować taką naturalną słodycz i uzyskać idealny balans temperatury i smaku napoju. Suszarka, dlatego że zdecydowanie precyzyjniej, delikatniej suszy ubrania aniżeli moja 800. Inną wyjątkową technologią w tym modelu jest technologia 3D Sense, która zresztą występuje tylko w kilku modelach z linii 900 i polega na tym, że te suszarki nie badają wilgotności tkanin powierzchniowo, tylko głęboko skanują włókna tkaniny i na podstawie tych danych dostosowują ustawienia tak, żeby zapewnić równomierny efekt wysuszenia. Ta technologia super się sprawdza przy takich kurtkach wielowarstwowych, przy grubych swetrach, przy właśnie kurtkach puchowych. No i Samsung Bespoke Jet, dlatego że to jest odkurzacz, który po prostu rewelacyjnie wręcz leżał mi w ręce, w którym się bardzo komfortowo odkurza, który ma bardzo dużą siłę ssania, no i którego stacja ta czyszcząca jest też dla mnie rewelacją, dzięki czemu nie muszę właśnie otwierać tego pojemnika, wysypywać w sposób manualny śmieci do kosza, no i to jest też super rozwiązanie. Ta tuba, na której stoi, to nic innego jak stacja czyszcząca, która jednocześnie ładuje odkurzacz. Po skończonym odkurzaniu wystarczy odstawić odkurzacz, nacisnąć ten przycisk. I pojemnik na śmieci zostanie automatycznie opróżniony bez wzbijania się chmury kurzu w powietrze. Także tak wygląda moje podium w 2022 roku. Zaskoczeni? Myślę, że nie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmików z serii Pani AGD.